Dzień dobry. Trzecia rozmowa na temat śmierci. Listopadowa. Dzisiaj z panią Joanną, także z Pucka, z hospicjum, ale proszę się przedstawić państwu. Joanna Bożek-Deutsch, psycholog, pedagog, psychoonkolog. Dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób traktować, rozmawiać z dziećmi, które umierają i z dziećmi, którym ktoś umarł, ktoś ważny, ktoś bliski. No być może też jeszcze o jakichś innych rzeczach wokół, w każdym razie dzieci, bo naszą bardzo niemądrą taką postawą jest to, że dzieci należy chronić, że należy je gdzieś chować albo w ogóle przed nimi ściszać głos, czy wręcz je gdzieś odsyłać, wtedy się czują okropnie. A ja znam jeszcze gorszy przykład. Miałam pacjentkę, której mama, bardzo taką zaburzoną pacjentkę, bardzo, bardzo ciekawą, inteligentną dziewczynę, której mama też była bardzo inteligentna, bardzo ciekawa i bardzo zaburzona. I mama przyszła też do mnie i opowiedziała mi historię, która mną wstrząsnęła. Mianowicie miała ona i jej brat 3 lata i pewnego dnia zostali zabrani ze swojego domu, oboje. Każde z nich gdzieś posadzono w jakimś osobno w obcym miejscu i przez 3 dni, czy coś koło tego, ktoś przychodził, coś im dawał do jedzenia i to było wszystko. Po tych 3 dniach chyba nawet się nie widzieli, wsadzili ją do samochodu, zabrali ją obcy ludzie, którzy powiedzieli, że są jakimiś tam jej wujkami i przez ileś lat niczego jej nie powiedzieli. Skąd, dlaczego, co się stało? No, ta kobieta sobie radziła jak umiała, ponieważ rzeczywiście miała dużo umiejętności takich swoich własnych, ale była tak biedna z tym wszystkim, tak pokręcona, tak właśnie. I później jak miała córkę, to po prostu oszalała na temat tej córki i ją tak chroniła, tak ją trzymała przy sobie, że ta dziewczyna z kolei z tego powodu przyszła, że tak bym się, jakby to powiedzieć, uwolnić od mamy. No i to jak można zrobić coś takiego, prawda? No można, bo ludzie tak robią niestety. To jest nieludzkie, to jest właściwie zamordowanie dziecka psychicznie prawie że. Tak, bo to też pozostawia jakby dziecku przestrzeń do lęku, prawda? Jeżeli na przykład nie wie, co się dzieje, z jakiego powodu się dzieje, coś obcy ludzie, ale to też to co pani opowiada, ale też ze swojej gabinetowych historii wiem właśnie o takiej niedosłowności, że ktoś mówi właśnie, że ktoś wyjeżdża z tym, który umiera. Aha, że wyjechał. Że gdzieś właśnie przebywa na jakichś długich wakacjach. Tylko dlaczego się nie pożegnał, prawda? Dlaczego sam nie powiedział? Poza tym pani mówi o lęku oczywiście, tak. Ale to przede wszystkim, ten lęk się robi taki ogromny, związany z jakoś całym życiem, a poza tym zawsze dziecko bierze to przeciwko sobie. Zostawiła mnie i personalizuje mama, prawda? Dokładnie była to. Mnie taka jak trzeba, nie chciała mnie, a jak wyjechała, no to już w ogóle, tak, prawda? Tak. Zresztą zdarza się oczywiście niestety też, że rodzice wyjeżdżają i się nie żegnają. To też się tak zdarza. No to jest w ogóle, słuchajcie, robić dziecku coś takiego, możemy powiedzieć najważniejszą rzecz. Dzieci trzeba traktować poważnie. Tak, znaczy dziecko, jak ludzi. Oczywiście, że dziecko pozostaje zawsze dzieckiem, natomiast w takiej prawdzie, żeby w takiej dosłowności je potraktować i oczywiście na miarę tego, ile ona ma lat i oczywiście dopasować to do wieku i do tego, jak ono się rozwija, ale zawsze polegać na prawdzie. I to też takie doświadczenie pracy, żeby stwierdzać fakty, czyli że na przykład ktoś umarł, babcia umarła, wujek umarł, a nie, że właśnie odszedł. I to jest jeden z ważniejszych aspektów, żeby nazywać rzeczy. One... A co to jest śmierć? Zapyta wtedy dziecko. I wtedy zapyta dziecko, co to jest ta śmierć. Ale myślę sobie, że jeżeli rodzic będzie wprowadzał to dziecko jakby z cyklem życia. Rodzic lub ktoś inny. Rodzic lub ktoś inny, dokładnie, bo dziecko przebywa w różnych instytucjach, czy przedszkolach, czy szkołach. Ale mam tutaj na myśli na przykład posiadanie zwierzątka, prawda? I jeżeli nie będziemy jakoś oszukiwać, że jeżeli to zwierzątko też ma jakąś swoją żywotność, albo dzieją się różne wypadki. Rozmawiając z panią Anią, mówiłam o tym chomiku, którego mama chciała identycznego podrzucić, żeby śmierci w życiu nie było. Tak, a potem na przykład co wtedy z
rodzeństwem, jeżeli tak. umiera rodzeństwo tego dziecka, no nie powiemy, nie podłożymy rodzeństwa, prawda? Tak, nikogo nie podłożymy, natomiast też możemy znowu coś jakby tak, nie wiem, ugłaskać, prawda, tak zrobić takim czasami, to pani przed chwilą mówiła też o tych niebieskich chmurkach, na które się, prawda, sadza tam kogoś i tam coś żyje tak bosko. No my nie wiemy, ja uważam, że uczciwie jest powiedzieć, że po śmierci, nie wiemy co jest po śmierci. Że są ludzie, którzy są różne religie, które nawet dziecku paroletniemu można to powiedzieć. Bo dzieci w ogóle dużo rozumieją. Szczególnie rozumieją, czy się mówi do nich poważnie. Tak. Czy się je traktuje serio, czy się ma dla nich takie czas i uwagę, prawda, żeby im to wytłumaczyć i żeby pozwolić im pytać tak długo, jak będą potrzebowały. Bo to jest ważne, prawda? Tak, bo my dorośli boimy się tych tematów. Właśnie to wynika z naszych ale lęków. Bo my jesteśmy takim dzieckiem, któremu nikt nie powiedział. Zgadza się. Gdyby nam to mówiono, gdyby nas traktowano w taki sposób spokojny i uczciwy, to byśmy umieli to robić. Tak. No ale jako dorośli możemy się tego nauczyć. Dokładnie. Poza tym my jesteśmy to winni naszym dzieciom. To, że nie dostaliśmy czegoś, nie oznacza, że my też mamy nie dawać. Tak. Prawda? No jest poza tym coraz więcej wiedzy na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi. Absolutnie tak. I właśnie nie wykluczać tych dzieciaków na różnych oczywiście ich poziomach rozwojowych z tego, żeby powiedzmy pytanie, zabierać dzieci na pogrzeb, czy nie zabierać dzieci na pogrzeb. Znów jakby to zależy, zależy od tego, jaka jest nasza umiejętność przekazania tej informacji. Zależy też i co widzimy w dziecku. Jeżeli dziecko jest nadwrażliwe i na przykład jest tak przejęte, powiedzmy, że kochało bardzo babcię, że już wie, że babci nie zobaczy i że teraz wszyscy się zjechali czy zeszli, żeby babcię odprowadzić, prawda, na pogrzeb. I ona mówi, ja nie mogę, no to nie mogę. Ale wtedy, to uszanować, prawda? Tak, uszanować, ale na przykład można stworzyć taką alternatywę, czyli na przykład przed dniem pogrzebu, czy nawet dwa dni wcześniej. Na przykład dziecko może przygotować jako jakiś specjalny rysunek, kupić z własnych kieszonkowych jakiś ładny kwiatek. Może list napisać. Chodzi o to, żeby nie unieważniać tego dziecka w tym procesie, tylko nadać mu taką strukturę właśnie ważną. Ja chodziłam na pogrzeby z moimi rodzicami od dziecka, z tym, żeby to były pogrzeby zawsze kogoś z rodziny dalszej, więc mnie to tak nie bardzo dotykało, a było fascynujące, bo się zjeżdżała ogromna rodzina. Okazywało się, że tych ludzi jest bardzo dużo. A tam jakaś pociotka, a tam jakiś wujek, a tam jakaś kuzynka. I to też coś pokazuje, prawda, że na przykład śmierć człowieka jest ważna, bo rodzina straciła kogoś, prawda, z tej swojej całości. Nie wiem, na ile teraz coraz mniej ważna jest ta cała rodzina, ale chyba jednak ciągle jest, tak. Chociaż mamy coraz więcej tych pogrzebów z urnami, ale jeszcze się też, myślę, żegna zmarłych w trumnie w niektórych miejscach, prawda? Ale to odchodzi powoli. Tak. Bo to dla dzieci mogło być czasem przerażające, a czasami bardzo ciekawe i ważne. To też jest taka praktyka, która wynika z mojego doświadczenia pracy z rodzinami w żałobie, że jeżeli właśnie chodzi o dzieci, zwłaszcza te młodsze, to możemy się umówić z kimś z rodziny, komu dziecko ufa. Jeżeli zdecydujemy się to dziecko wziąć na pogrzeb, to wiadomo, że no nasza rozpacz też jest odpowiednia do tego faktu, ale na przykład to dziecko może, ciocia dana czy ktoś inny z członków rodziny wie, że musi wkroczyć w danym momencie i na przykład to dzieciątko odciągnąć troszkę dalej. Może, ale to mówi pani o takich sytuacjach, które nie są zawsze. No tak. Niektóre pogrzeby są rodzajem, znaczy dla niektórych osób, które nie były tak blisko, są rodzajem pewnego aktu lojalności, niekoniecznie rozpaczy. I wtedy można porozmawiać z dzieckiem bardzo spokojnie, zwyczajnie i powiedzieć, prawda, kto to był, nawet powiedzieć, a to dlaczego my tej cioci nie znaliśmy? Tak. No bo przez ileś lat żeśmy się rozjechali, ciocia mieszka w innym mieście, a to dlaczego my teraz jedziemy do tego miasta, jak żeśmy się jeszcze nie widywali? No bo chcemy uszanować to, że już jej na pewno nie zobaczymy i żeby jej jakby tak okazać taką nasz szacunek, to, że jest to członek naszej rodziny. No i to wszystko razem pokazuje jakiś rodzaj
stosunku w ogóle, prawda, i do życia, tak, i do śmierci, i do tego, że są, żeby zdać sobie sprawę, mhm, że śmierci się, no bać czy się nie bać, no ci, co się boją, to się tak boją. W dodatku niektórzy się boją śmierci nagłej, prawda, mhm, i boją się śmierci niebezpiecznej, mhm, i boją się oczywiście bólu przed śmiercią, czy długotrwałej choroby. Czasami ludzie mówią, że jest dla nich najgorsze, że, mhm, zostawią bliskich, znaczy nie zostawią, tylko że będą ich, mhm, nadwyrężać, prawda, tak, że bliscy, tak, będą się musieli przy nich bardzo, bardzo starać i bardzo męczyć. No i dziecko przecież w tym wszystkim uczestniczy. Absolutnie. I tutaj jest taki właśnie też ważny aspekt, który się odbywa, czyli prażałoba. Czyli jeżeli zanim jeszcze jest, nastąpi śmierć kogoś bliskiego, czy to z pozycji dziecka, czy z dorosłego, to pewne elementy, mhm, właśnie tego przeżywania, tej straty, dzieją się za życia danej osoby. I warto je jak gdyby już, mhm, wprowadzić. Warto je wprowadzić, warto o nich rozmawiać. I rozmawiać przede wszystkim. Tak, bo to też, mhm, jest bardzo zauważalne w momencie, kiedy są właśnie rodzeństwa, których jest mała odległość wieku pomiędzy dziećmi. Na przykład znam taką historię, gdzie 8-letnia siostra żegnała swoją 5-letnią siostrę i one miały wspólny pokoik. W związku z czym, zanim ta mała, jak była jeszcze właśnie w hospicjum, mm-hmm, domowym, no to starsza jakby przyglądała się tym stratom poszczególnym, mm-hmm, że najpierw siostra słabła, potem, że była całkiem leżąca. Później dochodziły kolejne elementy, w związku z czym dobrze zaopiekowana przez zespół hospicyjny, właśnie w tym też psychoonkologa, jakby każdy członek z tej rodziny, z tego systemu odpowiednio był zaopiekowany. To, co pani mówi, jest pocieszające, że ta rodzina akurat to dostała. Tak. Wyobrażam sobie rodziny, w których nie ma nikogo, tak, który, kto wie, jak się tu zachować. Mm-hmm. I wszyscy zaczynają odsyłać tą 8-latkę gdzieś tam, mm-hmm, na boki, prawda? Płaczą nad tą małą, ta duża jest nieważna. Mm-hmm. Potem nie wiedzą, jak z nią rozmawiać. Znam przykład, kiedy umarła mama dzieci, takich kilkunastoletnich. I tata, znaczy tata, mąż, który niezwykle ją kochał, nie był w stanie z nimi w ogóle zaraz rozmawiać. Tak. W ogóle nie wypłakał się z nimi. Te dzieci zostały takie, mhm, no właściwie same bardzo, bardzo, tak, bardzo osamotnione, bardzo niejasne, niejasnej sytuacji. Niby jasnej, bo mamy nie ma, bo się tam, mhm, jakoś z nią pożegnały, ale to są takie rzeczy, z których my się zwalniamy, mhm, bo myślimy, że jeżeli będziemy poza nimi, będzie nam łatwiej, a to jest akurat odwrotnie. Zgadza się. Nie uczy się nas niestety, a powinno się nas uczyć od dziecka właśnie, mm-hmm, prawda, takiej prawdy, uczuć i, mm-hmm, i takich nastrojów wszelkich, bo one są wszystkie, no, po prostu nasze, ludzkie. Tak. Bardzo, mm-hmm, nie ma nic dziwnego w tym, że ktoś się czuje bezradnie, a to jest na przykład ostatnia rzecz, na którą nam się w ogóle pozwala. Zgadza się i dlatego też fajnie, żeby na przykład instytucje, które wspierają rozwój dziecka, w tym właśnie, hmm, czy przedszkoły, czy przedszkola, czy szkoły. To ile właśnie wspierają? Jasne, ale ja chcę mówić o tych dobrych stronach i myślę, że są takie miejsca. Odbywają. Tak, że właśnie jakby też są tam osoby kompetentne i przygotowane do tego, aby właśnie to dziecko, jak się wyrażę, przechwycić, bo ta rodzina będąca w tej aktywnej rozpaczy rzeczywiście może nie zauważyć czegoś lub nie chcieć, lub nie widzieć. Zapomnieć, mhm, o tym, że przecież, tak, tu zostało na przykład drugie dziecko, prawda? Zgadza się, albo, dlatego ważne jest to. Tak, albo w ogóle zobaczyć, że osoba, która pomagała na przykład, jest wykończona. Dokładnie. I że ją trzeba się też, tak, zająć, bo ona, tak, po prostu już na ostatnich nogach, prawda? Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. W ogóle tak się teraz zwraca bardzo uwagę na to, że ci, którzy się opiekują i pomagają, tak, są w sytuacji czasami nawet trudniejszej. Zgadza się i częściej, tak, dopadają, tak, ich jeszcze, tak, bardzo trudne doświadczenia własnej choroby nagłej na przykład. Dokładnie. I nawet są takie, ja mam nawet takie przykłady, chociaż one są już oczywiście takie już zupełnie o rebur, że ktoś, kto niby miał umrzeć, przeżywał tego, kto się nim opiekował, prawda? Mm-hmm. Bo też sobie na przykład za dużo pozwalał i za dużo wymagał, tak, i się stał osobą roszczeniową, bo to w ogóle ktoś, kto się opiekuje, to też jest bardzo ważne, żeby nie pozwolił na roszczeniowość.
Zgadza się, ale nie wspierał to, tak, jej. Tak, ale to są bardzo trudne procesy, które się dzieją. Dużo tematów w ogóle tu się pojawia, prawda? Tak, ale właśnie to pojęcie opieki wytchnieniowej jest też właśnie bardzo istotne, żeby jeżeli nie można się zwrócić do żadnej instytucji, bo to właśnie trudne albo niedostępne, to żeby o tą opiekę wytchnieniową jakby we własnym zakresie zadbać. I to może być choćby półgodzinny spacer wytargany raz w tygodniu, gdzie będę wiedziała, do kogo mam się zwrócić z prośbą, żeby ktoś przyszedł do tego mojego chorego, a ja będę kultowała ten swój półgodzinny spacer. To są drobne rzeczy, ale one mogą nam bardzo ustawić. I tu pomyślałam sobie, że na przykład z dzieckiem właśnie można wyjść, tak, prawda? Pójść tak, na tak. Te huśtawki, pójść do zoo. Tak. I jak na przykład dziecko się spyta, dlaczego chodzimy, bo mamy prawo, bo mamy chęć, bo mamy potrzebę, bo mam ochotę teraz być z tobą i popatrzeć na misie na przykład, prawda? Tak. I naprawdę się wtedy oderwać. Słuchajcie Państwo, uczmy się takiej, jak to powiedzieć, chyba najpierw dawania sobie prawa do tego, a później takiej umiejętności, żeby coś, co nas obchodzi, zostawiać na boku. I umieć się od tego oderwać, czyli odpuścić, to jest bardzo związane z oddechem, z medytacją, z taką umiejętnością tego, że życie nie może ani na pracy cały czas polegać, ani na opiece, prawda, ani na miłości nawet. Żebyście nie mieli wątpliwości, do każdej rzeczy w życiu to się odnosi, a tutaj już szczególnie, nie dajmy... Tak. Nie dajmy się sami sobie wykończyć w niczym. Tak, żeby we wszystkim był balans. Właśnie. I żeby gdzieś to życie, bo dla osoby, która umiera, to życie się kończy, ale dla tych, dla nas dalej trwa. A szczególnie dla dzieci, które zostaną później z takim niezwykle ważnym przeżyciem przez długie, długie lata. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.